Z powodu promieniowania ludzie stali się bezpłodni i teraz są gotowi zrobić wszystko, aby zachować swój gatunek. Oto film Nowa Ziemia, który sprawi, że poważnie zastanowisz się nad naszą przyszłością. Ziemia stała się niezdatna do podtrzymania życia. Teraz ludzie żyją na planecie o nazwie Kepler. Jakiś czas później ludzie wyruszają na pierwszą ekspedycję na Ziemię, a za 10 lat wyruszają jeszcze raz. Kapsuła z 3 astronautami opada na wodę. Są to członkowie drugiej ekspedycji. Niestety z powodu przypływu jeden z członków załogi ginie na miejscu. Przeżywa tylko 2 załogantów. Młoda kobieta o imieniu Blake i mężczyzna o imieniu Tucker. Tucker przeżył, ponieważ Blake zdołała w porę założyć mu maskę tlenową. Po odpływie kapsuła zostaje wyrzucona na brzeg. Mężczyzna dowiaduje się o śmierci drugiej astronautki. Kolejny przypływ nastąpi za 6 godzin. Wszystkie informacje o Ziemi muszą zostać zebrane w tym czasie. Tucker chce wstać, ale krzyczy z bólu. Blake jest zmuszona przeprowadzić zwiad sama. On zostaje wewnątrz kapsuły. Bohaterka widzi kraba podkowiastego, co oznacza, że życie na Ziemi jest nadal możliwe. Następnie młoda kobieta widzi meduzy. Jedna z nich ją żądli. Tucker informuje koleżankę, że szykuje się burza i musi pilnie wracać do kapsuły. Blake otacza gęsta mgła. Mężczyzna wystrzeliwuje flarę, aby dziewczyna mogła znaleźć drogę do kapsuły i w tym momencie słyszy dziwne dźwięki na zewnątrz. Właz otwiera się i Tucker strzela do nieznanego wroga. Blake ucieka, ale na piasku znajduje tylko ślady stóp. Ktoś schwytał członka załogi wraz z kapsułą. Bohaterka słyszy krzyk kolegi i zauważa grupę ludzi ciągnących kapsułę. Za chwilę ona również zostaje schwytana. Bohaterowie zostają wrzuceni do płytkiej studni, a nad nimi zostaje umieszczona krata. Tucker jest ranny, a młoda kobieta błaga tubylców, by dali im lekarstwo. Rzucają jej linę i Blake wydostaje się na zewnątrz. Zostaje zaprowadzona do rannego tubylca. Jedna z tubylczych kobiet nakazuje Blake opatrzyć biedaka. Kiedy młoda kobieta szuka lekarstw w swojej kapsule, zauważa, że tubylcy zniszczyli cały sprzęt. Blake leczy rannego tubylca i jednocześnie chowa jedną strzykawkę dla Tuckera. Młoda kobieta zostaje umieszczona z powrotem w studni. Tucker stracił zbyt dużo krwi, dlatego zażywa truciznę, by nie cierpieć. Blake wspomina swoje dzieciństwo. Jej ojciec poleciał na Ziemię w pierwszej ekspedycji i na pożegnanie dał córce pudełko zapałek. Nadchodzi przypływ i studnia gwałtownie się napełnia. Młoda kobieta jest bliska utonięcia, ale ratuje ją tubylec, którego leczyła. Wszyscy ludzie pędzą do łodzi. Blake jest traktowana jak wróg, dlatego zostaje przywiązana do masztu. Młoda kobieta z zaciekawieniem obserwuje życie tubylców. Wyglądają raczej normalnie. Jest tu też dużo dzieci. Blake ponownie wspomina swoją przeszłość. Ojciec opowiadał jej, jak ludzie zrujnowali Ziemię. Przed lotem na Keplera zainstalowano na planecie stacje meteorologiczne i w końcu odebrali sygnał z jednej z nich. Rano Blake zostaje umieszczona z powrotem w studni. Młoda kobieta widzi swój biometr w rękach miejscowych dzieci. Błaga jedną z dziewczynek, by jej go oddała. Ale ta zamiast tego rzuca jej jakąś puszkę. Korzystając ze zdjęć na ścianach studni, Blake wyjaśnia dziewczynie, kim jest i skąd przyleciała. Okazuje się, że promieniowanie sprawiło, że wszyscy ludzie na Keplerze są bezpłodni. Dziewczyna zgadza się pomóc Blake i podaje jej swoje imię, które brzmi Myla. Mija trochę więcej czasu. Z zewnątrz dobiega hałas. Kilkoro dzieci i matka z niemowlęciem zostają pilnie umieszczeni w studni. Na zewnątrz słychać odgłosy strzelaniny. Blake widzi, że napastnicy porywają Mylę. Ludziom w studni udaje się uciec bez szwanku. Blake wydostaje się ze studni. Wiele ciał jest rozrzuconych po całym obozie. Widzi kobietę zbierającą rzeczy. Okazuje się, że to matka Myli, która zamierza uratować córkę. Blake podąża za kobietą i próbuje dowiedzieć się, kto zaatakował obóz. Słyszą krzyk Myli i widzą, jak schwytani tubylcy są ładowani na statek. Blake prosi kobietę, by nie używała broni, bo ma tylko pistolet na flary. Kobieta nie zgadza się na to, dlatego Blake nokautuje ją i wystrzeliwuje flarę w powietrze, by odwrócić uwagę porywaczy. Korzystając z chwili, podróżniczka dopływa do statku i wchodzi na jego pokład. Tam w końcu udaje jej się znaleźć biometr. Widzi, że jeden z członków załogi ma na sobie kurtkę z logo pierwszej ekspedycji. Gdy napastnicy wracają na pokład, Blake ukrywa się w więzieniu wraz z innymi jeńcami. Po jakimś czasie statek dociera do celu i wszyscy zostają wyprowadzeni na zewnątrz. Okazuje się, że przybyli na cmentarzysko gigantycznych statków, a napastnicy chcą je rozebrać. Wszyscy jeńcy są ustawieni w szeregu. Lokalny nadzorca podchodzi do nich i zaczyna ich sortować. Mężczyzna zauważa karabin Blake w koszu ze skradzionymi dobrami, a następnie widzi samą młodą kobietę z tokenem na szyi.
Nadzorca zabiera ją ze sobą. Tam Blake widzi małego chłopca. Najwyraźniej jest to rdzenne dziecko. W tym momencie do chaty wchodzi członek pierwszej ekspedycji. Mężczyzna ten nazywa się Gibson. Znał Blake od małego dziecka. Młoda kobieta mówi, że potrzebuje biometru. Chce wysłać wiadomość do Keplera, że ludzie na Ziemi mogą rodzić dzieci. Aby to zrobić, biometr musi być podłączony do specjalnego nadajnika, który znajduje się w kapsule pierwszej ekspedycji. Gibson mówi, że to niemożliwe. Miejscowi, których Gibson nazywa błotem, zniszczyli kapsułę. Poza tym odebrali życie ojcu Blake i kilku innym osobom. Rdzenny chłopiec nazywa Gibsona swoim ojcem i daje model promu kosmicznego. Młoda kobieta mówi, że z powodu promieniowania wszyscy mężczyźni i kobiety na Keplerze stali się bezpłodni. Gibson mówi, że w takim razie ludzie muszą zostać sprowadzeni z Keplera z powrotem na Ziemię. Aby to zrobić, muszą zbudować tamę ochronną, aby ochronić się przed przypływami i wrogimi tubylcami. Gibson pokazuje młodej kobiecie gigantyczną ścianę niedokończonej tamy. Niestety, tubylcy zawsze uniemożliwiają im jej dokończenie. Blake zostaje zaprowadzony do swojej prywatnej kabiny. Przypomina sobie ojca i zapałki, które jej dał. Rano bohaterka bierze prysznic, po którym zauważa, że ma miesiączkę. To bardzo dziwne, ponieważ nie może mieć dzieci. Młoda kobieta otrzymuje nowe ubrania i zostaje zabrana do klasy, gdzie miejscowe dzieci śpiewają dla niej piosenkę. Myla również zostaje tam zabrana. Dzieci zadają Blake wiele pytań na temat życia na Keplerze. Bohaterka wraca do chaty Gibsona i rozmawia z tym samym miejscowym chłopcem. Ma na imię Neil i jest przybranym synem Gibsona. Chłopiec pokazuje Blake małe drzewko w doniczce na parapecie. Blake zauważa, że chłopiec opisuje drzewo w ten sam sposób, w jaki zrobił to jej ojciec. Neil mówi, że Krzysztof Kolumb opowiedział mu o tym drzewie i że mieszka on gdzieś w maszynowni. Blake prosi chłopca, aby pokazał jej drogę do tego dziwnego człowieka, ale Neil mówi, że nie wolno mu tam iść. Blake bierze mapę statku oraz latarkę i schodzi na dolny pokład. Gibson dogania ją w pobliżu jednej z kajut i prosi, by wybaczyła mu, że ją okłamał. Okazuje się, że to ojciec Blake przewodził rewolcie tubylców. Zakochał się w jednej z tubylczych kobiet i dołączył do tamtejszych. Z tego powodu musiał zostać odizolowany. Gibson otwiera drzwi i Blake przytula swojego ojca po raz pierwszy od wielu lat. Natychmiast jednak oskarża ojca o zdradę i wybiega z chaty. Blake znajduje działającą stację pogodową i chce wysłać raport do Keplera. Gibson obiecuje młodej kobiecie pomoc w odnalezieniu biometru. Wieczorem mężczyzna zaprasza Blake na rodzinną kolację. Jego żona mówi, że uratował życie Neilowi. Podczas porodu pępowina owinęła się wokół jego szyi i Gibson wykonał cesarskie cięcie na matce Neila na samym środku oceanu. Uratował zarówno kobietę, jak i jej dziecko. Nagle gaśnie światło. Słychać czyjeś krzyki. Okazuje się, że tubylcy atakują statek. Matka Miley rzuca się na Blake. Żąda, by zabrała ją do córki. Blake prowadzi ją do sypialni dzieci, ale wtedy pojawiają się uzbrojeni strażnicy. Nadzorca chwyta matkę Miley i odciąga ją. Blake dowiaduje się, że kobieta ma na imię Narvik. Udaje jej się powiedzieć bohaterce, że porywane są tylko dziewczynki. Blake idzie do żony Gibsona i żąda od niej wyjaśnienia, dlaczego porywane są tylko dziewczynki. Rdzenna kobieta prosi ją o milczenie. Gibson decyduje się jednak ujawnić ten nieprzyjemny sekret. Chodzi o to, że mieszkańcy Kepler potrzebują dobrej i wysokiej jakości puli genów. Miejscowe kobiety są po 40, a nawet po 50. Poza tym lot zajmie dużo czasu. Dlatego potrzebują miejscowych dziewczyn. Blake naprawdę nie podoba się ten pomysł. Nadchodzi nadzorca, Paling. Jest tubylcem, który dołączył do Gibsona. Mężczyzna przynosi torbę Blake, ale nie ma w niej biometru. Gibson jest wściekły. Mówi, że o świcie Narvik zostanie stracona. Gdy Blake odchodzi, Gibson widzi zabawkę Miley w rękach Neila. Biometr jest ukryty wewnątrz zabawki. Blake wraca do swojej kajuty. Myla chowa się tam w szafie. Bohaterka obiecuje dziewczynce, że odnajdzie jej matkę. Paling puka do drzwi. Chce przeszukać chatę, ponieważ jedna z dziewczynek zaginęła. Blake ukrywa Mylę i otwiera drzwi. Nie znajdując dziewczynki, mężczyzna zaczyna napastować Blake i popycha ją na ścianę. Myla krzyczy ze strachu. Aby uratować dziewczynę, Blake całuje Palinga. W tym momencie wpycha mu do ust kapsułkę z trucizną. Mężczyzna osuwa się na podłogę. Blake i Myla udają się na dolny pokład i odnajdują pomieszczenie z jeńcami. Myla jednoczy się z matką, a Blake uwalnia wszystkich jeńców. Bohaterka biegnie do kajuty ojca. Okazuje się, że Gibson już zmierza do stacji meteorologicznej.
Blake widzi zabawkę Miley na stole ojca i zdaje sobie sprawę, że dziewczynka miała biometr przez cały czas. Blake mówi, że Gibson się myli. W biometrze nie ma danych na temat jej płodności. Okazuje się, że nie jest potrzebny. Chodzi o to, że syn Gibsona jest jego biologicznym synem, a nie adoptowanym. Tego człowieka trzeba pilnie powstrzymać. Blake wybiega z kabiny ojca, widzi ucieczkę byłych jeńców i pomaga im. We mgle młoda kobieta dostrzega tę samą działającą stację meteorologiczną i płynie prosto do niej. Gibson już tam jest ze swoją rodziną i zamierza wysłać dane do Keplera. Blake celuje z karabinu. Gibson również chwyta za broń i mówi, że wystrzeli pocisk w Nila. Matka chłopca próbuje powstrzymać mężczyznę, ale ten oddaje strzał. Kobieta upada. Blake upuszcza karabin. Gdy Gibson wysyła sygnał, Blake skacze prosto na niego. Wpadają do wody, a Blake ściska jego szyję rękami. Kobieta traci przytomność, ale Narvik ją ratuje. Na statku Blake daje Nilowi to samo pudełko z zapałkami, które kiedyś dał jej ojciec. Ludzie wracają do domu.